Od 13 lat nieprzerwanie rządzi Rzeszowem. W ostatnich wyborach zdobył ponad 66-procentowe poparcie, deklasując kontrkandydatów. I choć jak przekonuje Tadeusz Ferenc, Rzeszów zawsze będzie dla niego najważniejszy, już zdecydował, że wystartuje w wyborach do Senatu. Myślę, że należałoby działać dla dobra Podkarpacia, dla dobra miasta, jak gdyby z innej pozycji, oczywiście, jeżeli mi się uda wygrać wybory. Część mieszkańców uważa, że gospodarz Rzeszowa byłby też dobrym senatorem i nie są przeciwni temu pomysłowi. Bardzo fajnie. Jestem za. Także może zostać. Mnie w ogóle pan prezydent się bardzo podoba. W ogóle wszystko mi się podoba. W danej sytuacji, na danym stanowisku bardzo dobrze wszystko wygląda. Lepszego nie można sobie życzyć. Tak uważam. A jako senator też pani zdaniem się sprawdzi? No myślę, że tak, jak najbardziej. Ale inni nie są przekonani, czy to dobry pomysł. Uważają, że prezydent Ferenc to dobry gospodarz miasta i tak powinno zostać. Lepiej, tak. Żeby został prezydentem już do końca. Może już następny niech startuje ktoś inny, ale teraz do końca, skoro zdecydował się już na tą funkcję, to powinien zostać. Osobiście wolałbym, żeby został prezydentem tutaj, bo jest dobrym prezydentem. Ten tu jest nam potrzebny, czy to, że będzie w Warszawie, czy nam cokolwiek przyniesie jakiekolwiek pozytywne skutki, no nie jestem do końca przekonany. Już w 2011 roku mieszkańcy Rzeszowa nie pozwolili prezydentowi na taką zmianę. Wtedy wybory do Senatu z tego okręgu wygrał Kazimierz Jaworski. Tadeusz Ferenc przekonuje, że jeśli tym razem mu się uda, dalej będzie pracował na rzecz rozwoju Rzeszowa i całego Podkarpacia. Tylko inaczej. Mam zwolenników, ale mam też przeciwników. I no, nie jest się wiecznie. Kiedyś następuje zmiana i kiedyś trzeba powiedzieć, spróbować odejść na inny poziom funkcjonowania, inny poziom służenia tym, którzy tu mieszkają. W jesiennych wyborach parlamentarnych prawdopodobnie wystartuje marszałek województwa Władysław Ortyl. Jego nazwisko jest już na tak zwanej alfabetycznej liście kandydatów PiS, choć wciąż nie wiadomo, czy będzie ubiegał się o miejsce w Sejmie czy Senacie. Nieoficjalnie wiadomo, że wystartuje także wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Ma być jedynką list Platformy Obywatelskiej z okręgu Krośnieńsko-Przemyskiego. W poprzednich wyborach zdobyła tam mandat poselski, ale z niego zrezygnowała, by pozostać wojewodą podkarpackim. Ona sama wciąż nie zdecydowała, czy teraz też spróbuje swoich sił.